Komenda Prawa Policji w Limanowej otrzymała zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do kiosku na ulicy Witosa. Na miejscu policjanci ustalili, że sprawcy prawdopodobnie przy użyciu dopasowanych kluczy lub które zgubiła pokrzywdzona, przedostali się do środka, skąd skradli papierosy różnego rodzaju marek. Czy w związku z tą sprawą zostały już zatrzymane jakieś osoby? Nie, na chwilę obecną trwają intensywne czynności wykrywcze mające na celu ustalenie sprawców. Zabezpieczyliśmy ślady i dowody na miejscu zdarzenia. Myślę, że na tej podstawie będą nam one pomocne do ustalenia sprawców dokonanego włamania. A czy właścicielka kiosku oszacowała już wstępnie straty? Tak, wstępnie straty oszacowane są na kwotę około 250 zł.